Witam serdecznie, drogie baranki, na czytaniu tygodniowym. Lecimy. Co też energię tego tygodnia chcą Wam przekazać? Może być troszkę much, jestem na tarasie, wpuściłam, słuchajcie. Otworzyłam drzwi i gdzieś tam mam cholerka jasna. Dobra, lecimy. Co dla baranka? Jaka energia? O, słuchajcie, moi mili, super. Super wybory. Będziecie stawiać przed wyborami. Jeżeli chodzi o króla kielichów, nieźle. Nieźle. Energia piękna. Energia tygodnia jest bardzo ładna w pracy. Myślę, że odkryje się jakaś tajemnica. Jeżeli działacie w przyprawie, no to koło fortuny Wam sprzyja. Słuchajcie, dla tych, którzy sprawy jakieś prawno-zawodowe, jest, wszystko jest po Waszej stronie tak naprawdę. Uzyskujecie to, co jest Wam potrzebne. Piękna energia, słuchajcie. Jest tak, jest zakochanie, jest podróż, są wybory. Są wybory, te baranki, które mają do czynienia ze znakami wodnymi, słuchajcie, no jesteście na piedestale, tak? Tak naprawdę żaden znak Wam nie podskoczy w tym tygodniu, drugie baranki. Jeżeli próbujecie z kimś sobie popracować, czy współpracować, czy stworzyć coś, słuchajcie, z trygonem ziemskim, no to jak najbardziej macie zielone światło. Może też być wodnik, tak? Może być wodnik z wodnikiem. Coś, dojdziecie do jakiegoś konsensusu z tego względu, że zostanie odkryta jakaś tajemnica. W ogóle odnośnie pracy, moi drodzy, ci, którzy czekają na emeryturę, na rentę, na sprawy zawodowo, takie finansowo, urzędowe, no ogólnie urzędowe, tak związane z prawem, tak naprawdę, bo jest to związane też z prawem, to wybory się tak naprawdę szale będą, są ogólnie jest to po Waszej stronie, tak? Czyli wyroki są na Waszą stronę, na Waszą korzyść, przynajmniej tak to wygląda, drugie baranki, na ten tydzień. Cóż tam, coś tworzę, coś zacząłem, muszę dokonać wyboru, jeżeli nie ma tutaj rozejść, odejść, słuchajcie, bo tu nie widzę. Nie widzę, więc nie będę tworzyła, że się rozchodzicie i odchodzicie, nawet wręcz bym powiedziała, że odwrotnie. Jeżeli też może być, że trygon wodny albo trygon ziemski i ewentualnie koziorożec, słuchajcie, no to czeka Was tutaj wielka jazda bez trzymanki, moi drodzy, z tego względu, że będzie się działo, może się dziać przede wszystkim znajomość, jakieś wiadomości, jakieś odwiedziny, jakieś podróże. Słuchajcie, dużo spraw takich, ale dużo będzie spraw takich zawodowo-bytowych, ale macie piękne karty, macie bardzo dużo arkan dużych, macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć arkan dużych na 9 kart, więc no kurde, to jest, na 11 kart, więc tak naprawdę o czym tu mowa, to jest ogrom dobrej energii. I teraz tak, dla tych, którzy próbują coś otworzyć w tym tygodniu, jak najbardziej macie zielone światło, pamiętajcie, że karty to są tylko karty, ale one są tak bardzo ładne, świetliste, tak naprawdę, drogie baranki, że dla Was, słuchajcie, hulaj dusza, piekła nie ma, bo mamy, jest tak, ja coś chcę stworzyć, ja mam jakieś pieniążki, chcę zainwestować i teraz dokonuję wyboru. I teraz tak troszeczkę się boję, czy osoba z którą, tak, bo tutaj bym powiedziała, że to jest spółka, czy ktoś Wam pomaga w czymś, czy jakieś jest zlecenie, czy danie pieniążka na coś, tak, danie pieniążka na coś, żeby ktoś coś tutaj zrobił, coś za czymś pośrednictwem i powiem tak, jeżeli trygon wodny, słuchajcie, jeżeli załatwia Wam to trygon wodny, no to zastanawiamy się, tak, bo to Was zwiąże na bardzo długo, to jest po pierwsze, zostanie odkryta jakaś tajemnica, nie zabraknie Wam w tym tygodniu, moi drodzy, przede wszystkim stabilizacji, czyli ta stabilizacja jest zachowana w tym tygodniu, jeżeli chodzi o pieniążki, to na co czekacie w tym tygodniu przychodzi, jeżeli rentę, emerytury, czekacie na jakieś wnioski, albo chcecie złożyć w tym tygodniu, to słuchajcie, gnajcie w poniedziałek, bo przepiękny dzień, a we wtorek lub we wtorek, bo są to dni najlepsze dla Was, bo środa już tak naprawdę jest dniem, który niesie tak naprawdę powiew tego, drogie baranki, że aha, bo będzie wybór, będzie dokonywanie, ale poniedziałek, wtorek na wszelakie sprawy, na wszelakie zawodowe, sądowo-bytowe, czy chodzi o rentę, emerytury, o odszkodowanie, no wszelakie rzeczy związane jest to z materią tak naprawdę i z Waszym kołem życia, czyli już tak na później, tak, czyli to, co włożycie w tym tygodniu, to, co zrobicie dla siebie tak naprawdę, to i zachowacie przy tym bardzo ładne umiarkowanie. Słuchajcie, są tutaj nerwy, jest troszeczkę nerw, ale to są
jak to baran, tak? Musi odrobinę wow, musi wow, a później ostygnie, różki opadają, tak jest wszystko w porządku. Ale w tym tygodniu, moi drodzy, dla tych, którzy podejmują decyzję, dla tych, którzy chcą się z kimś związać, tak? Macie zielone światło, tak? Być może ktoś się odezwie, być może ktoś wróci, być może ktoś da informację, albo dlaczego się nie odzywał do Was przez bardzo długi okres czasu. Zachowajcie w tym równowagę, dlatego że to będzie tajemnica, to będzie wiadomość, która będzie Wam potrzebna i która tak naprawdę Was bardzo mocno ukierunkuje. Moi drodzy, w tym tygodniu przychodzi sporo pism urzędowych do Was. Jeszcze nie wiecie o tym, ale są to pisma urzędowe. Coś, co będzie zgodne z prawem, czyli jeżeli baranki byłyście dobre i grzeczne i działałyście zgodnie z prawem, no to będzie Wam coś dobrego dane, tak, będzie Wam dane. Myślę, że będzie chodziło o materię, też po części jest to prawne, są to rzeczy prawne, papiery prawne, ale jeżeli chodzi tutaj o materię, to bardziej bym powiedziała, że chodzi tutaj o materię, jeszcze mi mucha na czole usiadła, no. I teraz tak, moi drodzy, mamy tutaj szósteczkę denarów, więc tak, moi drodzy, choroby od dziecka, choroby dziecięce, wieku dziecięcego, czyli coś się odzywa, słuchajcie, jest głowa, ręce krzyczą, wola Boga, bolą mi ręce i to jest wszystko, jest zatkane kolano, czyli mamy lewe kolano zatkane i coś się dzieje, moi drodzy, pod żebrami, czyli być może pod, nie wiem, czy jest to serducho, czy jest to, nie wiem, czy jest to jakiś, czy jest to jakaś rwa, czy to jest jakiś, no nie wiem, jakiś bóle, nerwobóle, tak, o bardziej nerwobóle, ale coś tam się, moi drodzy, zadziewa. Jest jedna, może być tak, że jest ramię spuchnięte, no tutaj jest, mogę czytać, słuchajcie, ogrom możliwości, ale nic się z tym nie dzieje, tutaj jest zachowana stabilizacja, czyli czy maściucha, czy lekarz, ale jest to ładnie załatwione, słuchajcie, poza tym zostaje odkryta jakaś tajemnica, moi drodzy, odkryta tajemnica, moje drogie baranki, tajemnica związana, słuchajcie, z miłością, z uczuciami, ze znajomościami tak naprawdę, jeżeli w pracy, to będzie to coś, co przyda Wam się na drodze sądowej, czy ewentualnie przyda Wam się ogólnie w przyszłości. Jeżeli będzie ta tajemnica odkryta wieszczem będzie trygon ziemski, słuchajcie, no to wchodzicie pięknie na koło fortuny. Macie przecudny tydzień, moi drodzy, przecudny jest ten tydzień dla Was, bo macie i słoneczko koło fortuny w energii tygodnia, tak? Słoneczko koło fortuny, kochanków i króla kielichów i sprawiedliwość, więc tak, no jest umiarkowanie i kapłanka, więc o czym tu mowa? Przepraszam, moi drodzy, słuchajcie temu wszystko, no normalnie, chcę być królową pierwszego planu, przepraszam, słuchajcie, jest... Także ogólnie myślę, że dla tych, w szczególności dla tych, którzy coś chcą stworzyć teraz, coś dla siebie, te baranki, które coś stworzą w tej chwili, w tym tygodniu, słuchajcie, to przeniesie się to tak naprawdę na koło życia i ja myślę, że za do 10 miesięcy, jeżeli coś planujecie, coś otwieracie, coś chcecie dla siebie zrobić lub coś składacie, o coś składacie, tak nie wiem, no to jest szeroko pojęte. Karty mówią, że macie zielone światło tak naprawdę we wszystkich sprawach zawodowo-bytowych dla siebie na ten tydzień, moje drogie baranki. I w przeciągu 10 miesięcy może być z tego bardzo, bardzo konkretny pieniążek, czyli dobra dywidenda z tego tytułu może nastąpić. Poza tym to tak jakbyście się po części tworzyły, tak jakbyście się, moje baranki, po części tworzyły, coś żeście zasiały i czekacie z cierpliwością. Bardzo ładno, taka cierpliwość jest taka, wiecie, to jest taka dostojna cierpliwość, ja wiem, ja zasiałam, ja po prostu sobie idę pomalusieńku do swoimi kroczkami, nie lecę na oślep, tylko jestem rozważna. Uważam, że słuchajcie, przepiękne karty macie na ten tydzień. Nie dzieje się wiele, więc dużo nie czytam, bo niewiele się dzieje, natomiast energie są, słuchajcie, zielone światło we wszystkim, baranki na ten tydzień. Nic ująć, nic dodać, uważam, że nawet dla tych, które są takie bardziej tutaj, bo tutaj jest taki baranek furiat, ale jest taka fajna, jest takie fajne zastanowienie, dokonuje wyboru. Czy emocje, czy praca być może, czy jedna ze stron, czegoś dokonujecie wyboru, ale ten wybór, słuchajcie, jest bardzo wyważony, bo mamy dwie karty wyboru, mamy też tą równowagę, tak? Więc tak naprawdę, no i mamy sprawiedliwość, nie wiecie o tym, że sprawiedliwość w tym tygodniu, drogie baranki, jest za Wami, czyli dokonujemy dobrych, rozmażnych wyborów, słoneczko nam przyświeca tak naprawdę, pieniążka nam nie zabraknie, bo idą jakieś pieniążki,
za wykonaną pracę, czy no nie wiem, jeżeli są emerytury, czy są to zwolnienia, słuchajcie, ale jeżeli ci, którzy chorują, no to też jest takie, jest coś takiego, że za to dostaniecie pieniążek, tak, za to jest dodatkowy jakiś pieniążek dla was, moi drodzy. Tak to widzę, nic złego się, słuchajcie, nie dzieje, jest piękne, no bo tak, idę, wchodzę w firmę, wchodzę w spółkę, rozwijam coś, wchodzę pięknie naokoło fortuny, jest to zrobione z rozwagą, z namysłem tak naprawdę, ja już to kiedyś stworzyłem i idę, jest zachowana tak naprawdę równowaga, ale moi drodzy, jest też coś takiego, że jeżeli odkryje się tajemnica, tak, lub zawita tutaj, no, wasza intuicja się obudzi bardzo mocno, będzie wibrowała w tym tygodniu, słuchajcie, to twórzcie wszystkie pomysły, wszystko to, co wchodzi w głowę, słuchajcie, zapisujcie sobie, bo może być tak, że szybciutko to wdrożycie i z tego może być nielichy pieniążek albo coś bardzo fajnego, coś bardzo takiego kreatywnego, które was pobudzi do czegoś, być może na kole życia, gdzie za 10 miesięcy będziecie mieli, słuchajcie, bardzo fajne pieniążki. Będą z tego granty, o tak bym powiedziała. Tak to widzę, drogie baranki, na ten tydzień. Jestem schorowana od tej muchy, zaraz będę walczyła z muchą, a was pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego czytania za tydzień. Hej, pa! I biorę się za muchę. Oj.